sezon poprzedni zakończony jest sukcesem. Krótko się cieszyliście, bo było trzeba wrócić już do pracy, do treningów. Jak wyglądały przygotowania? No faktycznie, czas świętowania bardzo krótki, czas urlopu również bardzo krótki i już w drugiej połowie lipca drużyna przystąpiła do treningów przed inauguracją rundy jesiennej w klasie okręgowej, do której no, próbowaliśmy dostać się przez 40 lat, czyli spory czas, spory kawał historii Orkanu i wreszcie udało się awansować do tej klasy okręgowej. Dzisiaj już jesteśmy po pierwszym spotkaniu w klasie okręgowej, po debiucie w meczu wyjazdowym w Dusznikach, gdzie wygraliśmy 4-0, ale tak naprawdę prawdziwy sprawdzian już za 3 dni na swoim boisku. Gramy z przeciwnikiem z A-klasy, z Patrion Bóg i mamy nadzieję, że również udowodnimy, że w tym sezonie cel, który sobie stawiamy jako klub, czyli ten środek tabeli, bezpieczny środek tabeli, jest możliwy do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o kadrę zespołu, co się zmieniło? Kadra zespołu właściwie bez większych zmian. Te osoby, ci zawodnicy, którzy walczyli o klasę okręgową w poprzednim sezonie, przystąpili do treningu i do pierwszego meczu rundy jesiennej. Jedna zmiana, czyli Mikołaj Lis, nowy zawodnik, na dzień dzisiejszy trenuje z nami i rozegrał już pierwszy mecz, strzelił pierwszą bramkę. I tak wygląda dzisiaj kadra. Kadra, w której również trenują młodzi zawodnicy, dawni juniorzy. Kadra dosyć szeroka. Mamy nadzieję, że ci zawodnicy umożliwią nam właśnie ten cel, czyli bezpieczny środek tabeli klasy okręgowej.